Ministrowie, jaką agendę wy właściwie tutaj realizujecie? Każdy dzień, każdy tydzień ujawnia ten rozdźwięk między celami deklarowanymi, a celami, które realnie osiągacie. Będziecie teraz zwalczać bohatersko skutki katastrofy i psychozy, którą sami nakręcacie. I nie rezygnujecie z tego, nie odpuszczacie. Za parawanem, za zasłoną dymną, pod pretekstem walki z wrażym wirusem, budujecie tutaj już nie zręby, tylko wyższe piętra systemu totalnej inwigilacji i to tak kuchennymi drzwiami, prawda? Nie przez Ministerstwo Bezpieki, nie przez Ministerstwo Obrony, tylko Ministerstwo Cyfryzacji proponuje wszystkim Polakom taką aplikację, ściągnij sobie Polaku, rodaku, obywatelu na własnego smartfona takiego elektronicznego pastucha dla grzecznych obywateli. Co wy tu robicie? Czy wy sami wiecie, co to jest za agenda? A może starsi i mądrzejsi objawiają wam z dnia na dzień, co to jest za scenariusz, w którego odgrywanie tak się bardzo zaangażowaliście? Jedna rzecz to jest opiekować się słabszymi, a więc tymi, których zdrowie wystawia na większe ryzyko wobec wszelakich infekcji, nie tylko tych przez Światową Organizację Zdrowia ogłoszonych najbardziej modnymi w aktualnym sezonie. Trzeba się opiekować, jasna sprawa, solidarność i w ogóle tradycje cywilizowane w Polsce, ale zamykać kościoły? Zamykać lasy? Tak? Co wy tam knujecie w tych lasach? Kto tam ma lądować w tej puszczy, że Polacy nie mogą wyjść na spacer, przewietrzyć się przy pięknym wiosennym słoneczku? To jest jasna rzecz obłęd. Polacy z dnia na dzień coraz lepiej to rozumieją i obawiam się, że tak jak pan marszałek i pani marszałek i całe prezydium nie wie jeszcze, co za parę godzin przyjdzie nam tu głosować, bo nie dowieźli tak taczkami tych ustaw, które tu w ostatniej chwili nam wrzucicie, tak popadam w coraz głębszą obawę, że i pan premier i jego ekipa jadą tą kolejką, do której wsiedli, ale nie widzą celu. Padały z tej trybuny pytania. Kiedy zaczniecie wychodzić z tego obłędu, jakim jest zamknięcie państwa, zamrożenie gospodarki? To pytanie domaga się natychmiastowej odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Nowa normalność, czy może od razu lepiej nowa wspaniała normalność? Ja mam nadzieję, że pan, panie premierze, czuje te skojarzenia, które się siłą rzeczy nasuwają. Czy to jest już ten moment, w którym wszyscy będą zadowoleni, jedni kopiąc rowy, a drudzy je zasypując, panie premierze? Proszę się zdobyć na odrobinę szczerości wobec narodu, współobywateli, rodaków i proszę poinformować, do czego to zmierza, w którą stronę nawiguje rząd Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli rząd Rzeczypospolitej Polskiej w ogóle wie, w którą stronę nawiguje. Co się dzieje z tym, co w tle przecież nie umarło, przecież starsi i mądrzejsi nie zapominają. 447, manewry Defender 2020, obrót bezgotówkowy, o, do tego wirus jest świetnym pretekstem. To są wasze cele realne? Po miesiącu trzymania państwa przez państwo, nasze własne państwo w kwarantannie, nie ma już chyba cienia wątpliwości, że cele deklarowane tej akcji nie są spójne z celami realizowanymi i osiągalnymi w bliższej, dalszej perspektywie. Cel deklarowany to rzecz jasna ratowanie życia, zdrowia, bezpieczeństwo publiczne, przyszłość narodu. To cele deklarowane, a cele realnie osiągane, zamrożenie gospodarki, a więc katastrofa tuż już za progiem, za zakrętem. To nie jest już hipoteza, to nie jest czarny scenariusz, jakaś przykra, ale niekoniecznie realistyczna alternatywa. To po prostu już fakt. Zwolnienia
plany zwolnień to efekt piorunujący osiągnięty przez te decyzje administracyjne wprowadzane kuchennymi drzwiami rozwiązania w trybie zbójeckim, jeśli idzie o procedurę parlamentarną, a w trybie militaryzacji, jeśli idzie o efekty. Militaryzacji a la stan wojenny. Sejm jest dzisiaj fikcją. Donoszę o tym państwu po to, żeby w przyszłości, jeśli mamy przed sobą jakąś przyszłość, żeby nikt nie powątpiewał o tym, że cokolwiek się w tej chwili dzieje, to jest dyktat. Dyktat idący z góry, z boku, dokładnie nie wiadomo z której strony, nie wiadomo, która władza rodzi te kolejne projekty, które są owszem przedstawiane Sejmowi i Senatowi, ale one tutaj niczego nie mają do wniesienia, niczego nie mają do powiedzenia. To jest tylko rola żyrantów. Niestety w wielu przypadkach, w większości przypadków żyrantów usłużnych. Ja nie chciałbym zaliczać się do ich szeregu, a zatem informuję państwa. Sejm w tych dniach, tygodniach, miesiącach to fasada, to dekoracja, to kompletna wydmuszka. Jeśli kogoś, mnie akurat w mniejszym stopniu, ale jeśli kogoś przejmuje tak zwana demokracja, zasady konstytucyjne, no to szanowni państwo, wiedzcie, że czegoś takiego jak na przykład kontrola parlamentu nad władzą wykonawczą, tego nie ma. Tego się nie praktykuje. Komisje sejmowe nie działają, zespoły parlamentarne wyłączone zaraz na początku jednym pociągiem tej ustawy antywirusowej, a w ustawie antywirusowej rozmaite kwiatki trujące, obawiam się, różne tam roślinki, przemycone pod pretekstem, że oto władza spieszy z pomocą, ratuje zagrożonych epidemią, pandemią, a po drugie polskich przedsiębiorców. Tak się tu zawahałem, bo nie wiem, czy wszyscy państwo wiecie, że tę akcję koronawirusową nazywa się oficjalnie pandemią, no, na podstawie takiego, nie powiem kruczka, nie powiem szwindla, tylko no, takiej tam zmiany, ale nie naukowych, nie na bazie naukowych odkryć, tylko na bazie decyzji administracyjnych. Światowa Organizacja Zdrowia dokonała po prostu redefinicji tego, co będzie się nazywać pandemią. Teraz pandemia to już nie jest sytuacja, w której notuje się masowość ofiar jakiejś anomalii, która byłaby do opisania w kategoriach naukowych, medycznych, ale masowość zagrożenia taką anomalią. To taki mały figiel, prawda? Że jeszcze w niektórych krajach bardzo wyraźnie się rysuje taka wątpliwość, czy gdyby zwykłej grypie nadawać tyle rozgłosu w mediach, co dzień informować, ilu ludzi umiera lub zapada na jakieś bardzo cierpi przykre dolegliwości innych chorób. Gdyby te inne choroby straszne, przykre, dolegliwe i gdyby ofiary tych chorób, których żniwo rokrocznie bywało, jest stale ogromne, gdyby temu nadać taki rezonans, gdyby temu nadać takie pokrycie medialne, no to czy przypadkiem nie wygenerowalibyśmy jakiejś tam innej antygrypowej psychozy? Strategiczne zarządzanie percepcją. W jakim stopniu zatem i w Polsce jesteśmy obiektem strategicznego zarządzania percepcją? Powiadam, cele deklarowane, rozbieżne,
z celami osiąganymi zdecydowanie. No i pytanie, czy wobec tego rząd realizuje jawnie, faktycznie sformułowaną agendę, czy też może posługuje się jakąś tutaj podwójną buchalterią i jest też inna księgowość, i jest też druga agenda, bo to, co się dzieje, ma wymiar tak groteskowy, to obserwuję przy Wiejskiej, na terenie Kancelarii Sejmu, w różnych budynkach, po których tam posłowie są rozsadzani, ale to obserwuję także i przez media w naszym życiu. Szanowni Państwo, taka zasada, że właśnie na przykład zgodne stadła małżeńskie, grona rodzinne, jeśli miałyby pojawić się na ulicy, to muszą mieć dobry powód po to, żeby go podać ewentualnie pytającym o to funkcjonariuszom policji, straży miejskiej, tymczasem podporządkowanej policji, czy też żołnierzom, którzy wspomagają działania te strażniczo-policyjne. No ale jeśli już nawet ktoś ma dobry powód, to właśnie na przykład żona z mężem mogą paradować po ulicy, ale w odległości mierzonej w metrach dwóch, prawda? Nie można nastoletniego potomstwa wysłać po zakupy do sklepu. To też samo w sobie problematyczne. Raczej chodzi o kolejkę w tych odstępach dwumetrowych do pobliskiego Owada czy jakiegoś tam innego marketu, ale nie można wysłać nastolatka, musi mu towarzyszyć mama, babcia. To zbyt śmieszne, zbyt głupie, żeby o to w rzeczywistości chodziło. Trzymam tutaj w ręku coś, o co może chodzi rzeczywiście. A to coś to jest zachęta Ministerstwa Cyfryzacji, szanowni państwo. Zachęta Ministerstwa Cyfryzacji, przetestuj Protego. Protego. Pewnie tak z angielska by to trzeba czytać, akcentować. I pisze do nas Ministerstwo Cyfryzacji. Rozpoczęliśmy pracę nad aplikacją, która pozwoli kontrolować i zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Przygotowuje ją grupa polskich programistów. Zależy nam, aby przed jej wdrożeniem poznać zdanie innych. Kogo innych, czy nie polskich programistów, czy innych, czyli nas, innych ludzi, którzy ciągle temu jeszcze się dziwią. I oto na stronie Ministerstwa Cyfryzacji kod źródłowy. O co chodzi? To ma być taki, no jeszcze nie elektroniczny pastuch na Polaków, ale to ma być taka aplikacja, dzięki której dowiecie się Państwo, że kwalifikujecie się do kwarantanny, jeśli zainstalowana w waszym urządzeniu mobilnym aplikacja wykryje, żeście się zetknęli w ostatnich tygodniach, dniach z kimś, kto został zdiagnozowany jako nosiciel groźnego wirusa. No i wiecie państwo, na złodzieju czapka gorę, bo się tutaj autorzy z tej strony Ministerstwa Cyfryzacji, oni się zarzekają, że to nie będzie używane do żadnych złych celów. To, że sobie ściągniecie tę aplikację i w ogóle ta aplikacja nie będzie zapamiętywała waszych danych. Wy tylko tam się zalogujecie, ściągniecie sobie tę aplikację, a nikt tam przez tę aplikację nie będzie zaglądał do waszego smartfona, czy czego tam używacie. To tylko się zapali taka wam lampka, że musicie się zamknąć w kwarantannie, jakby nie daj Boże. Szanowni Państwo, polecam to waszej uwadze. Mnie źrenice rozszerzają się w miarę lektury takich tekstów, takich zachęt ze strony Wielkiego Brata. Pytanie, szanowni państwo, czy to, bo tak jest to tutaj zatytułowane, życie po kwarantannie,
przetestuj protego, prawda? Czyli już ktoś myśli tam w tych górnych warstwach stratosfery, jacyś starsi i mądrzejsi to ogarniają, żeby po tym koronawirusie, po tym całym nieszczęściu, żeby nam przynajmniej zostały jakieś pożytki. Jakie pożytki? No takie, żeby naród był elektronicznie pod kontrolą. W miarę, oni tutaj piszą, no w miarę jak będą Polacy sobie ściągać te aplikacje, no to świat będzie piękniejszy. Ludzie będą żyli weselej, bo bezpieczniej, bo właśnie dzięki temu będą mogli dostać sygnał od Wielkiego Brata w sprawie konieczności zamknięcia się w kwarantannie, a może i w jakichś innych sprawach. Jaką agendę realizuje rząd Rzeczypospolitej Polskiej, skoro nie w ustawach policyjnych, tylko przez Ministerstwo Cyfryzacji, a to Ministerstwo Zdrowia, a to Główny Inspektorat Sanitarny wprowadza do naszego życia stan wojenny 2.0.